Minie. Dziwnie się czuję. Musimy porozmawiać. A jeszcze... Niechże pan usiądzie. Pan dowodził inspektoratem rzeszowskim w czasie okupacji w sposób zwracający uwagę. Obiektywnie mówię to panu. Tysiące ludzi pod sobą, straty minimalne. Dobra organizacja, sukcesy. A. Ten atak na pociąg w 44. A. Chce pan zapalić? Nie, dziękuję. No przecież pan lubi. Tak, ale dziś jakoś nie mogę. W Krakowie nasi oficerowie pokazali panu rozległość naszej orientacji na temat winu. W paru sprawach mam głos liczący się. Czy widzi pan tu protokolanta? Nie, nie widzę. No, że chcę panu złożyć propozycję. Sytuacja ogólna w kraju jest panu znana. Wygraliśmy i nie pozwolimy sobie na opór ani zbrojne podziemie. Przecież zostały tego resztki. Ale będziemy bardziej bezwzględni, im dłużej będzie on trwał. Że można zmniejszyć niepotrzebne straty. Ludzie żywi są potrzebni. To po pierwsze. No i druga rzecz. Że pan mógłby pomóc oddziaływać na środowiska migracyjne. Macie Dardanelle w Londynie, delegaturę. Możemy się dogadać. Trzeciej wojny nie będzie. Wszyscy są zmęczeni. Zgodzi się pan ze mną? Tak, zmęczeni. Przecież pan jest postacią z autorytetem dowódczym. Nawet z więzienia może pan oddziaływać. Przecież są sposoby. Proszę mi pomóc. Zaręczam. Dla winowców żadnych wyroków śmierci ani długotrwałego więzienia. Zresztą władzy zależy. Może cicha amnestia? To jest pana koncepcja? Na razie moja i kilku podobnie myślących funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Na przykład pułkownika Czaplickiego. Tu też są ludzie kierujący się polskim interesem. Dowódca z chwilą aresztowania traci swoją funkcję. Nie może decydować o losie podwładnych. Nie, pan komendancie nie musi mi nic teraz deklarować. Trzeba to rozważyć. Proszę zobaczyć. Pierwszy szef WIN, Rzepecki, nawoływał do akcji ujawniania. To było w 1945 roku. A nie Pokulczycki, skazany na śmierć w procesie krakowskim, został właśnie ułaskawiony. Tak samo Strzałkowski, wasz kierownik brygad wywiadowczych. To niedawna historia. To ostatnie fakty. Wie pan o tym? Tak, wiem. Was będziemy traktować jak partnera politycznego. Współpracujcie. Uratujecie podwładnych, za których czujecie się nadal odpowiedzialni. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Panie pułkowniku, jeśli uznam, że... To musi być szybka operacja. Muszę mieć pewność. Ujawniający się po złożeniu wyjaśnień zobowiązują się do lojalności i zostają bez sądu wypuszczeni do domu. Ale to musi być szybka operacja. Szczegóły należałoby spisać. Zrobić umowę. Dobrze, zgadzam się. Umowę obowiązującą obie strony. Wyjaśnijcie, od jakiego czasu i z jakimi przedstawicielami obcych państw utrzymywała kontakty kierowana przez was organizacja WIN. Od drugiej połowy 1946 posiadaliśmy i utrzymywaliśmy kontakty z ambasadą amerykańską w Polsce. Zaś od sierpnia lub września 1946 utrzymywaliśmy również kontakt z poselstwem belgijskim. Jakie stosunki łączyły organizację WIN z przedstawicielstwami obcych państw? Z ambasadą amerykańską współpraca na odcinku politycznym i informacyjnym. Natomiast poselstwo belgijskie w Polsce było drogą łączności z ekspozyturą WIN w Londynie. Ile i jakiego rodzaju materiały przekazaliście za granicę oraz ile przesyłek pieniężnych i jakie sumy otrzymaliście tą drogą? Nie potrafię operować dokładnymi terminami i datami,
w których otrzymałem od Dardanelli materiały informacyjne przez poselstwo belgijskie. Przesyłki pieniężne przychodziły osobno. Dokładnie określić mogę, że drogą z zagranicy przez poselstwo belgijskie w Warszawie otrzymałem około 10 przesyłek, zawierających sprawozdania organizacyjne Dardanelli o stosunkach i sytuacji na emigracji oraz 10... Na pewno? Dokładnie. 10 paczek z dolarami amerykańskimi. W sumie 95 tysięcy. Kiedy osobiście skontaktowaliście się z członkiem ambasady amerykańskiej? Bodajże w miesiącu wrześniu. Daty dokładnej nie pamiętam. Zdaje się, że na terenie Warszawy, w Alejach Ujazdowskich. Dokładniej. Między ulicą Piusa a placem Trzech Krzyży. Roztworowski... Obecnie w Londynie. Tak. Skontaktował mnie z wyższym urzędnikiem amerykańskiej ambasady, pułkownikiem Jessikiem. Przedstawił mnie jako Ostrowskiego. Uzgodniliśmy dwie sprawy, mianowicie w jaki sposób Komenda Główna WIN dostarczać będzie materiały informacyjne zbierane przez siebie w Polsce i jak będziemy umawiali się na spotkanie. Dobrze. Zaraz pan podpisze protokół. Chyba, że chce coś... Czytałem wasz raport z przesłuchania Cieplińskiego. Dobra robota. Dziękuję, towarzyszu pułkowniku. Niemniej jednak są w naszej wiedzy pewne luki. Weźcie papier. Tak? Notujcie. Trzeba wyjaśnić głębiej. Jakie były inne drogi przerzutowe materiałów na zachód? Zachód? A jak przedstawiała się łączność radiowa? I niech poda adresy prywatne i organizacyjne członków Dardanelli. Organizacyjne członków? Tak. Ich współpracowników w kraju? Mhm. A jak będziecie z nimi pracować, nie dajcie się zwieść ogólnikom. No dobrze, będziemy pytać, ja i koledzy. A jaką przyjąć taktykę? Bo robimy mu konfrontację z winowcami, gdy zacznie dopytywać się, dlaczego jeszcze ich nie zwalniamy. No to, że to musi trochę potrwać. A i jeszcze coś. Towarzyszy wyżej interesuje kwestia wtyczek w PPR i AL. PPR i AL. Nie piszcie tego. Ciepliński nawsadzał ich pełno w wojnę. No, to... Do dzieła, poruczniku. Rozkaz, towarzyszu pułkowniku. A wiesz, Franie, nigdy się tym nie chwaliłem, ale ja miałem pod ręką tego pługa. Długo trzymałeś to w tajemnicy. Twardy był skunks. Robił naszych oficerów. Musiałem pomagać go rozmiękczyć. Organizowaliśmy mu plażę. Niedawanie zasnąć. Na przykład przez tydzień. Raz spuściłem mu taki łomot, że aż ogłuch. Kiedyś nawet kciuk sobie wybiłem na jego szczęce. Szkoda kciuka. Pamiętam, jak zorientował się, że go robimy w konia. On bystry był. A tylu się nabrało na to ciche ujawnianie. Potem zaczął się z nim taniec. Nie, owszem, gadał na przesłuchaniach, ale także na niewiele mogło się to przydać. A i to wyrywać trzeba było z gardła. Gdyby nasi nie mieli ich tak rozpracowanych i ich archiwów... Wiesz, Kazek, czasem się teraz dopiero zastanawiam. Dlaczego oni tacy byli? Wierzyli tak jak my w swoją rację. Stawił się podejrzany Łukasz Cieplinski. Chcecie usiąść? Postoicie. Przywileje się skończyły. Proszę, kto to jest Karol? Panie poruczniku, złożyłem podanie z prośbą o napisanie listu do żony. Podanie załatwiono odmownie. Musicie zapracować. Odpowiadajcie, kto to jest Karol? Poznałem go w czasie okupacji niemieckiej w 1941 roku. Był członkiem AK, oficerem łączności w Inspektoracie Rzeszowskim. Końcem 1946 zetknąłem się z nim przypadkowo w Krakowie. Zaproponowałem mu wstąpienie do WIN. On wyraził zgodę. Scharakteryzujcie jego pracę w WIN.